Witam serdecznie w kolejnym tygodniu, gdzie przedstawię wam kolejną już aurę świata Nairan. A dzisiaj wyjątkowo mogę wam przedstawić, iż zapoznamy się z jedną z najbardziej OP magii w świecie Nairan, mianowicie magii Fumo, czyli magii dymu. Może zanim przejdę tak jak zwyczajowo do opisywania wam Fumo, wyjaśnię wam, dlaczego moim zdaniem magia dymu jest taka OP. Mianowicie, mimo iż nie jesteś w stanie magią dymu zadawać obrażeń, no chyba że jesteś astmatykiem, to też jesteś w stanie całkowicie znegować każde obrażenie lecące w twoją stronę. To jest niesamowite. Co do dalszego wyjaśnienia, jak to konkretnie działa, przedstawię wam w tym filmie. Ale tak na wstęp chciałam wam od razu powiedzieć, że nie żałujcie, kiedy wylosujecie aurę Fumo. Bo wbrew pozorom, mimo iż nie zadajesz damage'u, to też tego damage'u nie otrzymujesz. Ale tak, wracając do podstaw omawiania magii, zaczynajmy. Magowie aura Fumo, zwani też magami dymu, mimo iż nie są w stanie zadawać obrażeń za pomocą swojej magii, to mimo to są niezwykle odporni na ataki fizyczne, jak i ataki magiczne. Naprawdę jest niewiele aur, które mogłyby zaatakować maga Fumo. Praktycznie wszystkie magie polegające na fizycznych rzeczach, nawet na ogniu, myślę, że nie zadałoby obrażeń Fumo. Nie jestem pewna co do wiatru, czy do aur, które no, nie posługują się sensu stricte fizycznymi rzeczami. Ale to już kwestia waszego GM-a. Ale wracając do magów, mistrzowie magii dymu przykładowo potrafią przemienić własne ciało w dym. Umożliwia im to sprawną ucieczkę czy przyciskanie się przez niewielkie szczeliny, takie jak przykładowo dziurka od klucza. Więc jeżeli chcecie być świetnym włamywaczem, no to śmiało, idźmy w magię dymu. Więc pewnie jak już widzicie, magowie ci, zwłaszcza z biedniejszej kasty, wybierają zawód złodzieja. W końcu dymu nie złapiesz. Problem w tym, że i łupu nie za bardzo podniesiesz. Bo niestety zamieniając się w dym przestajesz być fizyczny. Przez co też nie możesz nic podnieść. Za to niewątpliwie ich umiejętności przydają się do dywersji. Nie mówiąc już o znakomitych skrytobójcach klanu Kruka, którzy właśnie słyną z mistrzostwa w sztuce magii dymu. Natomiast w podstawowej formie mag Fumo potrafi stworzyć niewielką zasłonę dymną. Pewnie się teraz zastanawiacie, jaki kolor ma ten dym. A mianowicie taki, jaki mag sobie wybierze. Możesz być żółtą kłębem dymu, możesz być czarnym kłębem dymu, możesz być nawet różowym kłębem dymu. Wszystko zależy od tego, jak mag interpretuje swoją moc. I jaka aura submisyjna też mu towarzyszy. No i na ostatku pewnie zastanawiacie się, do kogo modli się mag dymu. Odpowiedź jest prosta. Do dowolnego boga. Chociaż najczęściej za główną protektorkę wybierają matkę, czy samą Koliandę. Jako, że matka chroni swych wiernych przed złem, a Koliandę jest boginią opiekującą się duszami zmarłych. Oraz nosi ono miano bogini dymu. Jak spojrzycie na jej symbol, to mamy tutaj ognisko, które dymi, więc magowie dymu często też modlą się do Koliandy. To też można powiedzieć, że wśród jej wyznawców jest wielu magów dymu, którzy zamiast być skrytopójcami czy złodziejami, oddają się modlitwie swej bogini, by okaleni dymem móc prowadzić swych wiernych przed oblicze Kirynów. Natomiast protektorką runy dymu jest dymna kobra Radja. Duch związany z magią dymu, po którego przyzwaniu i przekupieniu odpowiednim darem jesteś w stanie znaleźć odpowiedź na każde dręczące cię pytanie, ponieważ kobra odpowie na wszystko, co cię męczy. Przyzwanie jej jednak nie jest takie proste, bo wymaga poświęcenia tego, co się najbardziej w życiu kocha. A przekupienie Radży jest częściowo nie lada kłopotem. Wąż jest niezwykle kapryśny i swoimi błękitnymi oczami potrafi zajrzeć w sam środek duszy każdej śmiertelnej istoty. Więc nie ma co kłamać.
Ona wie, po co ją wezwałeś, a cena już dawno została wyznaczona. To by było na tyle, to bodajże będzie najkrótszy film z magii Nairan, ale jest to kwestia, że o magii dymu nie da się za bardzo powiedzieć, bo jak mówiłam, według mnie jest OP, bo możesz być niematerialny, ale też no nie zadajesz za bardzo obrażeń, no chyba, że tak jak ja masz astmę. Więc to by było na tyle, z tej strony była Shiro, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć, czołem i bye-o!